Szczęść Boże, witajcie w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj mamy fragment z księgi proroka Daniela. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego Boga. Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz zmożna władców młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które piją. Mieli być wychowani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Daniel powziął postanowienie, by się nie karać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał, poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: obawiam się, by mój plan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał waszych twarzy chudszych niż młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś. Przystał na to ich żądanie i poddał ich 10-dniowej próbie. A po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy niż i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Dał zaś Bóg tym 4 młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel miał dar rozeznania wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu we wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedstawiał im król, okazywali się 10-krotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. W tym dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Daniela, dowódcę służby więziennej, którzy są ze sobą w jakiejś takiej bliskiej relacji. Ten dowódca wychodzi naprzeciw pragnieniom Daniela, bardzo szanuje jego religijne przekonania. I ten dowódca straży więziennej wychodzi temu naprzeciw. Jest człowiekiem otwartym. Pomyśl dzisiaj, ile jest w tobie otwartości i szacunku do człowieka, który jest inny niż ty sam, który ma inne przekonania czy wartości. Ile na dzisiaj jest w tobie dowódcy straży więziennej? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.